Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i tak jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie podsumowanie marca. Już skończył się marzec. Marzec był dla mnie, jeżeli chodzi o życie, bardzo, bardzo intensywny. Dlatego nie przeczytałam za dużo. Co prawda, przeczytałam 7 książek, natomiast nie są one za grube. Jakoś tak miałam, słuchajcie, właśnie przez taki stres i tak dalej. Miałam trochę zastój czytelniczy, pokazuję Wam, co przeczytałam. Ogólnie może i czytałam krótkie książki, natomiast bardzo dużo z nich wywarło we mnie emocje, czyli coś, co lubię. Koniecznie napiszcie w komentarzu, ile Wam udało się przeczytać książek w marcu, a ja już nie przedłużam i przechodzę do pokazywania Wam pierwszej książki. Miesiąc zaczęłam z książką, też tak mam, autorstwa Magdaleny Kostyszyn. Jeżeli chodzi o tę książkę, to już dużo dyskutowaliśmy na jej temat. Natomiast ja niestety odniosłam wrażenie, to chyba nie jest książka dla mnie. W sensie ona porusza bardzo dużo tematów, bardzo dużo ważnych tematów, jakim jest wywieranie presji na kobiety, aby musiały mieć dzieci, aby musiały mieć rodzinę. I tutaj jak najbardziej zgadzam się z autorką, że nie może tak być, że trzeba to zmienić, że każda kobieta ma prawo podejmować własne decyzje. Natomiast też miałam wrażenie, jako kobieta, która planuje mieć rodzinę, planuje mieć dzieci, bardzo chce mieć dzieci w przyszłości, to odnoszę wrażenie, słuchajcie, bardzo, że ta książka jest trochę pasyw-agresyw do kobiet, które właśnie jednak chcą się poświęcić macierzyństwu, chcą mieć dzieci, bo czasami właśnie miałam takie wrażenie, jakbym trochę poświęcając swoje życie na rzecz dzieci, była głupia. Ja miałam takie wrażenie, oczywiście nie zawsze, ale była to książka bardzo jednostronna. Brakowało mi takiego podsumowania w tej książce, bo to ogólnie są takie opowiadania kobiet, które są spisane, a oczywiście bardzo dobrze są spisane, jeżeli chodzi pod książkę pod względem takim ogólnie napisania, to bardzo szybko i bardzo dobrze się czyta tę książkę. Natomiast problemy, jakie miały te kobiety, oczywiście są straszne i absolutnie nikomu tego nie życzę, żeby ktokolwiek miał takie odczucia jak kobiety właśnie opisujące swoje historie. Natomiast brakowało mi na końcu takiego zdania od samej autorki, co na celu miała ta książka. Wiecie, o co mi chodzi? Że ja domyślam się, co ta książka miała na celu, żeby właśnie pokazać i żeby ludzie przestali zmuszać kobiety do macierzyństwa i wchodzić im na psychę, że tak powiem. Ale na końcu brakowało mi właśnie takiego słowa podsumowania, co autorka o tym myśli, bo też właśnie przez to, że nie było tego podsumowania od autorki, to ja właśnie osoba, która no chce mieć rodzinę, chce mieć dzieci, czułam się delikatnie atakowana i trochę taka, że co ja w ogóle robię, co ja chcę zrobić w przyszłości, że w ogóle to jest głupota i absolutnie nie skupić się na sobie. Z jednej strony okej, no ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy, wiecie, skoro mamy otwarte głowy, jesteśmy tolerancyjni, no to musimy być tolerancyjni we wszystkich stronach, czyli musimy tolerować kobiety, które nie chcą mieć dzieci, które chcą się skupić na karierze, które chcą być same, na przykład, które nie chcą brać ślubu, tak? I musimy uszanować kobiety, które chcą mieć rodzinę, chcą mieć na przykład dużą rodzinę, chcą się poświęcić macierzyństwu, albo po prostu chcą mieć dzieci, tak? W przyszłości. Więc brakowało mi tutaj takiego słowa. Dodatkowo jeszcze wydaje mi się, że kobiety, które chcą mieć dzieci, a z przyczyn zdrowotnych nie mogą ich mieć, to ta książka może być dla nich ciężka. Może być dla nich ciężka, mogą nie rozumieć podejścia niektórych kobiet, no bo niektóre kobiety właśnie są takie, które bardzo chcą, naprawdę wszystko by oddały, żeby mieć to dziecko. Niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych tego dziecka mieć nie mogą, albo są jakieś komplikacje, albo jest kobieta, która poroniła x razy, co jest absolutnie straszne. I właśnie w tym podsumowaniu brakowało mi też takiego zdania od autorki mówiącym, że to są kobiety, które wybrały taką, a nie inną drogę, zostały zmuszone. Oczywiście absolutnie tego nie pochwalamy i chcemy, żeby to się zmieniło. Natomiast szanuję kobiety też, które zdecydowały się na dziecko, które chcą mieć rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi. Więc no, do tej książki mam straszne mieszane uczucia, bo z jednej strony wiem, że ona jest ważna,
ale z drugiej strony no miałam takie, a nie inne odczucia. Następnie przeczytałam książkę Listy Starego Diabła do Młodego. Jest to autor opowieści z Narni. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tę książkę, to naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Mamy tutaj historię właśnie listów, bo to jest pisane w formie listów, gdzie Stary Diabeł, tak jak sama nazwa wskazuje, pisze listy do Młodego Diabła i daje mu rady odnośnie tego, jak ma człowiekiem zawładnąć. Natomiast nie jest to takie proste, nie jest to tak, jakby nam się wydawało na początku. Jak mi się wydawało, zaczynając czytać, że wiecie, kazać mu tam kogoś zabić czy coś, żeby on trafił do piekła. Absolutnie nie chodzi tutaj o właśnie podejście takie trochę psychologiczne, żeby to człowiekowi wydawało się, że to on sam popełniał błędy i podejmował decyzje, żeby był samotny, żeby absolutnie się nie zakochał, żeby absolutnie nie darzył uczucia do innej osoby. Bardzo to jest ciekawe, bo też w tych listach nie są tylko takie porady, ale też młody diabeł zdaje takie relacje, co każdego dnia praktycznie dzieje się z tym jego śmiertelnikiem. Bardzo ciekawa książka, bardzo można w niej odnaleźć drugie dno właśnie takiej manipulacji. Ja troszeczkę czytając tę książkę miałam wrażenie, jakbym czytała o takiej toksycznej przyjaźni może troszeczkę, że właśnie, że tak człowiek zostanie czasami przez drugiego człowieka zmanipulowany, tak będzie myślał, że musi żyć, że nie może żyć bez tej drugiej osoby, że podejmuje złe decyzje, odwraca się od ludzi, którzy go kochają, idzie do osób, które no, nie chcą dla niego dobrze, ale bardzo, bardzo ważna książka. Cieszę się, że ją przeczytałam, bo nie słyszałam o niej wcześniej, także ja absolutnie, absolutnie polecam. Dalej i tak, nie wiem właśnie, czy ja ją w tym miesiącu przeczytałam, ale chyba w tym miesiącu. To jest 30 od Tomka Żaka. To dobrze, wszystko się zgadza. A mianowicie przeczytałam 30 autorstwa Tomka Żaka. Tomka miałam okazję poznać na poznańskich targach książki, bo właśnie wydaje w Wabie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tę książkę, to jest taki ala thriller. Natomiast powiem Wam szczerze, że on mi się naprawdę podobał. Podobał mi się z tego względu, że był taki na rozluźnienie, bardzo wciągał. Ja głównie słuchałam tej książki w audiobooku, natomiast bardzo byłam ciekawa, co się potoczy dalej. Ogólnie mamy tutaj styl pisania taki bardzo, bardzo codzienny, bardzo dużo przekleństw. Styl jest taki właśnie bardzo mówiony i podobało mi się to. Oczywiście przestrzegam, bo jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo przekleństw, ale wydaje mi się, że one w tej książce są potrzebne. Ogólnie cała historia polega na tym, że w wieku 30 urodzin ginie Tomek, w sensie zostaje zabity. Jest to syn człowieka, który no, chciałby zostać burmistrzem miasta, chciałby ogólnie trzęść ludźmi i zawładnąć całym miastem. I mamy tutaj, słuchajcie, bardzo smutny obraz za dużego dobrobytu, czyli właśnie jeżeli mamy tutaj takiego burmistrza, dla którego ważniejsze było to, co ludzie powiedzą, niż własny syn, ważniejsze było to, żeby wygrać wybory, a nie właśnie relacje z żoną, z własnym synem, który mu zmarł, został zabity. W ogóle to zachowanie po tym, jak oni się dowiadują, że ten syn jest zamordowany. Mamy tutaj wątek narkotyków, mamy tutaj wątek handlu narkotykami, mamy tutaj właśnie wątek takiego braku jakiejkolwiek empatii, nawet do własnej rodziny. Bardzo ciekawa historia. Nie jest ona jakoś niesamowicie zawiła, nie jest ona jakoś niesamowicie... Ciężko mi powiedzieć, bo to jest thriller, który naprawdę bardzo dobrze się czyta, bardzo szybko się czyta i to jest taki thriller na jeden raz, który wciąga, który nie jest jakoś super niesamowicie napisany, wiecie, że są jakieś przemyślenia, jakieś zdania wielokrotnie złożone. Nie, tutaj jest bardzo prosto, ale ta prostota tutaj jak najbardziej fajnie się sprawdza, więc ja jak najbardziej polecam, jeżeli chcecie przeczytać. Jeszcze Tomek wydał 20, 20 jest najnowsza i też ją planuję przeczytać, ale tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie. I to jest taka, wiecie, idealna książka na wiosnę, właśnie wziąć sobie kocyk, poczytać taki thriller.
Następnie książka Pieśń Koguta, książka, która absolutnie skradła moje serce. Do tej książki mam sentyment, ponieważ książka opowiada, w sensie historia opowiada o doktorze, który mieszka na wsi i ma swojego koguta, z którym rozmawia. Doktor ten chodzi po wsi właśnie i codziennie odwiedza swoich pacjentów, czyli sąsiadów, i chodzi właśnie z tym kogutem na ramieniu. Ja mam do tej książki sentyment, dlatego że jak ja byłam mała, to miałam taką kurę. Kura miała na imię Baśka i Baśka reagowała na imię, Baśka przychodziła na kolana, więc to była kura, która jeszcze była czarna. Ona była jedyna czarna, wszystkie były takie, wiecie, brązowe, białe, a ona jedyna była czarna. No i się tak zakumplowałyśmy z Baśką. Dlatego też ta historia ma dla mnie pewnego rodzaju sentyment właśnie, bo jak czytałam o tym, jak ten doktor rozmawia z tym kogutem, jak się przyjaźnią, to mi się właśnie tak przypomniało, jak miałam te, nie wiem, 8-9 lat i ta Baśka była u mojej babci. Natomiast jeżeli chodzi też o tą taką drugą stronę tej książki, to tutaj przepięknie jest opisana samotność, w sensie przepięknie, no po prostu smutno, wielokrotnie się wzruszyłam i też pokazane jest po prostu takie życie na wsi, co się dzieje na tej wsi, że każdy żyje życiem innych ludzi, plotki, wszystko się roznosi. Także jest to naprawdę bardzo fajna pozycja, jest króciutka, nawet mam znaczniki, słuchajcie, co u mnie się nie zdarza. Jak myślisz, Pedro? Odwróciłem się do niego. Czy życie ma jakąś fabułę? Fabułę? Zapytał, jak gdyby nie zrozumiał. Chyba czasem oczekuję od niego zbyt wiele. Fabułę? Zapytał znowu ze zdziwieniem. Zamachał lekko skrzydłami, jak gdyby wzruszył ramionami, a ja znów widziałem przed sobą starego pana Zemana z czarnej róży, gdy odpowiedział. Tego, za przeproszeniem, nie wiem. Jednak odpowiedź Pedra, jak mogłem przewidzieć, była zgoła inna. Fabułę? Powiedział po raz trzeci. Nie wystarczy ci piękna noc? Nie wystarczy ci, że rano znów zajdzie słońce? Że znów będzie piękny dzień? Niby nic, a niby bardzo ładne słowa, że życie, no, jaka fabuła. Trzeba się cieszyć po prostu chwilą i tym, że zaraz zajdzie słońce. Następnie przeczytałam Perełkę Patryka Modiano. Ogólnie ta książka ma niesamowity klimat. Jest połączona rzeczywistość z marzeniami lepszego życia. Książka pisana jest z perspektywy kobiety, która bardzo dużo wspomina tego, co przeszło, bardzo trudnych rzeczy. No tutaj mamy Francję, więc w ogóle ja jestem zauroczona w tym. Natomiast powiem wam szczerze, że po pierwsze, zapomniałam o tej książce, że ją przeczytałam. Dopiero teraz na Goodreadsie, jak zbierałam książki do wrap-upu, to sobie o niej przypomniałam. Po drugie, praktycznie nie mam żadnych przemyśleń na temat tej książki. Po trzecie, smutno mi jest z tego powodu, ponieważ jest to literacka nagroda Nobla 2014. I teraz tak, jak mówię, klimat tej książki był naprawdę bardzo, z tego co pamiętam, był bardzo dobry, bardzo fajnie się to czytało, jeżeli chodzi o sam klimat. Natomiast czasami mnie to nudziło, czasami mówiło, mimo że książka jest taka krótka, a czcionka po prostu jest jak dla, no nie wiem, dziesięciolatka, ogromna. No, średnio. Powiem wam, że średnio i nawet nie wiem, co więcej mogę wam na jej temat powiedzieć. Dalej, słuchajcie, przeczytałam Głębie Henninga Mankella. Mamy tutaj lata przed I wojną światową, a bardziej już szykującą się do tej wojny. I mamy tutaj naszego głównego bohatera, który ma za zadanie wyruszyć w Bałtyk i zmierzyć dno morskie. I wszystko się obok tego dzieje, tak? Jak on tam mierzy to dno morskie, co się dzieje w tej łodzi, co się dzieje na świecie, jakie są takie polityczno-podejściowe rzeczy co do właśnie wojny i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa pozycja. Ja ją czytałam niestety podczas, to znaczy zaczęłam ją czytać podczas informacji o wybuchu wojny na Ukrainie, więc później ją zostawiłam i teraz po prostu w marcu stwierdziłam, że ją dokończę w drugiej połowie marca, bo po pierwsze chciałam mieć jak najwięcej zakończonych książek, które mam zaczęte, a po drugie właśnie zainteresowało mnie to dno morskie. Bardzo fajny klimat właśnie, morza, zimna, Bałtyku, bardzo fajny motyw z
Skandynawii. Także dla mnie była to bardzo w porządku książka, nie zrobiła na mnie jakiegoś też nie wiadomo jakiego wrażenia. Polecać jej jakoś super pewnie nie będę, natomiast przeczytałam i była okej. I ostatnią książką, z którą skończyłam miesiąc, jest to, słuchajcie, Baśnieobór, pierwszy tom. Ja do Baśnieoboru stwierdziłam, że nie będę już podchodziła, że już jestem za stara. I dzięki Ci, że zrobiłam to, że przeczytałam, bo naprawdę to była tak wspaniała historia. To jest taka historia, która po prostu polewa Twoje serduszka, jak masz gorszy dzień. Możecie wysłuchać całej serii właśnie Baśnieoboru na Epic Go, bo tam wszystkie części są właśnie w audio. Ale no po prostu jest tak świetne. No kto nie wie, o czym jest Baśniebór? Ja się w ogóle ostatnio dowiedziałam, że Baśniebór jest lekturą, więc no nie będę tutaj Wam za bardzo opowiadała o fabule. Natomiast powiem Wam, że naprawdę mi się podobała. Naprawdę było to bardzo kochane. Byłam ciekawa, ale myślę, że jakbym miała te 11-12 lat i czytałabym tę książkę, to byłyby momenty, w których bym się bała. Bo naprawdę ten klimat z czarownicą był naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Będę na pewno kontynuowała. Co miesiąc myślę, będę chciała przeczytać jeden tom, żeby też od razu nie czytać całego. Także tak prezentuje się, słuchajcie, mój wrap-up. Jak widzicie, krótkie książki mi towarzyszyły w marcu, ale też zaczęłam Grę o Tron, więc też ją czytam. Także, kochani, koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie książki udało Wam się przeczytać w marcu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!